Witam wszystkich, wiem, że nie przyszliście tylko do mnie na kanał, tylko dla małego, owłosionego typka i chcecie wiedzieć, jakie jest zakończenie tej wspaniałej historii, bo zostały nam tylko 3 poziomy, więc każdy z 3 multikon może zostawić mi wszystko łapeczkę na koniec serii. Nie, to głupie. Po prostu wejdźcie i oglądajcie i bawcie się dobrze, wracamy do owłosionego, łonowego typa, jakkolwiek go nazwać. Czuczel, dobra, możemy skakać oczywiście i przeskakiwać wszystkie niedobre postacie, jak tylko się uda, zobaczymy ile to będzie trwało, nawet turlające się postacie, kolejną. Ten jest księgowym, księgowy gruby, ten tutaj na tamburynie napieprza, znaczy to nie jest tamburyn, tylko te talerze, wie co chodzi. Ten na trąbce. To było ciężkie. Ten na harmonijce, to jest skaczący, więc... Ała, jakby... Pod spodem mogę? Chciałbym pod spodem pana, jakby... No nie musiałem. Dobrze, co z tymi teraz? O, udało się na szczęście. Ten jest gruby, więc jedziemy po jego głowie, jak mar... Halo, nie widzę nic, przepraszam. Ilu ich tu jest? To jest cała... Bardzo mi przypomina, nie wiem czy graliście w taką grę Rayman Legends. Moja ulubiona gra w ogóle na PlayStation. Narzeczona mnie nią tak zaraziła, tu nic nie było. Graficznie bardzo przypomina Raymana. Czemu ten szczur biegnie na moim czole, jak on nie jest moim kumplem? Przecież ja z nim walczę o posiłki. Halo? Nie, żadnych księgowych. Czemu biegniemy w czapce? W kapeluszu, czajcie to? Czajcie to? Biegną w kapeluszu chłopy dorosłe. Au, dobra, jedziemy. Nie wiem jak to działa... Panie księgowy, nie teraz, nie wiem jak to do końca... O, jesteśmy znowu w innym, tak jakby... Przesunięci. Świetnie, no naprawdę trzeba było się napracować troszeczkę nad tą grą, żeby ją stworzyć. I doceniam to. A propos właśnie Rayman Legends. Tam są niesamowite soundtracki. Nie wiem, jak nie graliście na Playu, czy nawet na komputerze. To jest świetna gra, w którą warto zagrać. Dobra, czuczel. O, dawaj! Mogę, przepraszam, mogę odzyskać jakby... Halo? Mogę... Zrobiłem wszystko i chciałbym odzyskać wiśnie. Ileż można? Walczyłem z księgowymi nawet! On zwariuje zaraz, robi gwiazdy. Jeszcze świecę przy ścianie jak Rafatus, zrób, będzie wszystko w porządku. Jeszcze poskakał, kurde. Nadział się 4 razy owłosioną dupą na kapelusz żołędziowy. On zwariuje. Myślałem, że to będzie Godzilla, wyjaśniło się jednak zupełnie inaczej. Halo? Halo? On już mi daje, halo, czy mógłbyś... Czuczul! Czeczul! Czuczel! Owłosiony gościu łonowy! Nie! Nie! Błagam, nie! To już idzie zwariować. Naprawdę, jak ta wiewiórka z epoki lodowcowej. Tak nie będzie! Żryj nas! Daliśmy się zażreć. No dobra, a w środku? Kuźwa walk po zębach? Okej, miejmy nadzieję, że to będzie łatwe. Panie! O nie! Bez taki! Szybciej! I na dół! Na ziemię! Mamy to zrobione! Czyli nie musiałem na nic czekać po prostu... O! Kuźwa, to już taka bardziej upośledzona szczęka. Troszeczkę stara, 50-letnia powiedziałbym. No, w Niemczech zrobienie zębów jest drogie, więc te zęby atakują ludzi przy okazji. A najlepiej zęby zrobić w Polsce. Ile ich jest? I dlaczego są takie? Czuczel nie odpuści! Będzie walka! Dawaj tego na pyrę! Szybko go robimy! Ja mogę tu coś jakby... O! Dostał! Wziął teraz kolejny! O! Trzeba wyczuć dobry moment. Ten jak szybko chciał, chodź szybko. On wygląda jak klej w sztywcie. Teraz ten, Jackie Chan. Proszę, o, kurde. Razem z dziąsełkami, taki jesteś? Pyk. Nie, nie, ten największy. Jazda, jedziemy. Rymcym, cymcym. Walcz, czuczel, bez takich. Wszystkie zęby? Chyba wszystko, jestem najsilniejszy. Jackie Chan polskiego Włosia łonowego, bo to wygląda jak włosy łonowe. Dawaj tych, po kolei, jedziemy! O, jeszcze ten się znalazł, cholera jasna. Mam dość, dajcie wiśnie, powiedział. Wszystko i na temat, dajcie wiśnie, świecę zrób. Zrób świecę w dziąsłach, bo jesteśmy w dziąsłach. Wziął szczura, chyba tyle. Koko, dawaj, idziemy na imprezę, ty, zatrząs ogonkiem. Czy ja mogę dostać pieprzoną... Gdzie jest moja płachta? Kuźwa, nie mam płachty. Płachta na zębobyka! Co może być płachtą na zębobyka? Czerwony papier toaletowy? Ciężko powiedzieć. Uciekaj stąd. Panie byku, ja pierdyle i co teraz? On ujeżdża go. Korrida w dziąsłach! No nie wytrzymam! Jak może być korrida w dziąsłach? 5 minut do końca. Brawo. 4 minuty do końca. 3 minuty. 2 minuty? Jakby... O, ujeżdżam! O kuźwa. To teraz... To tak to teraz działa. Jesteś... A nie, będziemy na nim jechać. Po dziąsłach. Dziąsło byk po dziąsłach wraca. Josie z siką. Ta gra jest porąbana. No dobra.
O, dziękuję, panie byku. Oj, chyba siodło zostało. Bro, koniec interaktywnej gry teraz. Jesteśmy w żołądku prawdopodobnie. Na rozstaju dróg stoi dobry Bóg. On wskaże ci drogę. Tylko w lewo czy w prawo? O kuźwa. O kuźwa. Jak tu wlecieć, to ja nie do końca wiem. Chociaż zróbmy to pomału. Zrobię to pomału. Fam 8 na legalu. Kalin, dobra nuta. Stary, no. Ja jestem fanem Gandhi Mafii, jak jeszcze nie była modna. Dawaj wiśnie, prosto do żołądka. Przez żołądek do serca. Jesteśmy w żołądku, prawda? Wygląda jak wieloryb, nieważne. Tutaj mamy drogę do dupy, a tutaj mamy drogę do bozi. Więc coś się ładuje jeszcze. O, ale mam wiśnie, najważniejsze. I teraz pytanie, czy chcemy czuczelem wyjść? Dupą, czy może buzią? Jakby... O nie, już się prawie dotykają i zaraz ktoś ich obudzi. Czy to może być pocałunek miło... Zły czuczel! Nie, tylko nie wiśnie. O Jezu, ile mamy trybów. No dobra, to jest trochę jak Wakior. Wal ciągle! Jedziemy! Po prostu chcę go pokonać w każdej grze, tak? To nie jest takie trudne. Wygrałem. Aha, ale on miał większą rękawicę i mnie okłamał, tak? Czyli przegrałem. Teoretycznie. Dobra, pierwszą grę mamy za sobą. Dawaj ślimaka, wyścig! Ciu! Ficiuła! Wystarczy naciskać! Czemu oni drą ryja? Nie! Bez takich! Motorek w dupie! Nie, nie cofaj się! Czemu to jest tak... Szybciej! Dam radę! Jeszcze noga! Dawaj! Bez rakiet! Nie! Tylko nie to! Rakieta! Mamy to! Chyba, pięknie wygrałem ten pojedynek za pomocą robaka, znaczy robaka, właściwie ślimaka, ale... Czemu wrócił na... To jest kuźwa nie fair! To jest nie fair. Mistrz wyścigów ślimaków, dostałem osiągnięcie. Ja chcę przejść tę grę, dobra, zagrajmy w cannonballa. Łap go, dobra, ten cannonball był głupi, chociaż mogę w niego rzucić pewnie. Może się obudzę. Nie, to będzie głupie. Serduszko. Powiedzmy, że wyznajmy miłość. A, nie będzie miłości. A ja dam ci twoje serce. Swoje właściwie. Żryj serce. Kuchaj, żeby tego nie przejął. Droga wiśnio. To jest ten moment, prawda? Jakby stara miłość nie rdzewieje, chyba że w odkurzaczu z teletubisiów. Dobra, to mam historia, kiedy wchodziłem na szczyt największej świątyni kilka razy i dostałem, powiedziałem: panie mnichu, jak pan wyhodował taką siwą brodę, jak ja mam tylko czarną? Musicie biegać, mieć cztery nogi i być pająkami, żeby mieć takie brody. Ale albo musisz po prostu pomedytować chwilę i wszystko się wyjaśni. I za pomocą tej brody mogę, jakby, opowiedziałem historię po prostu. I dzięki temu wyhodowałem brodę? A, nauczył go tych dziwnych sztuczek, pewnie dostanę kapę na ryj po prostu i tyle. Zwiotczały biceps! Nie ma nic wspólnego z tym, żeby wygrać grę, bo wystarczył duży młot, który po prostu załatwił sprawę, więc... No, jakby zostaje tak, jeszcze meteoryt! A, muszę... Syzyfowa praca, będę musiał dźwigać meteoryty. Mariusz Pudzianowski kiedyś był w tym dobry. Pewnie jednym palcem. No nie! Jo, to jest Anker! Czy da się w ogóle jakoś z nim wygrać? Pewnie się da, po prostu go oszukując. W jaki sposób? A, w szachy zagrajmy. Szachy czarodziejów! Czaczelów! Pionek dwa do przodu. Siach, siach, siach. Będzie oszukiwał, prawda? Ale świetnie jest zrobiona ta gra. No nie myśl tyle, jedź! A, dostałem w pysk i wygrał, no tak. Czyli wszystko rozwiązuje siłą, bez nadzieja. To jest najgorszy czuczel, Churchill, Winston Churchill, jakiego poznaliśmy. Dobra, krzyczę nim po prostu na niego. Strzyk dupę! Wystarczy? To na niego nie działa. On pewnie ma trzy razy, wiedziałem, że ma trzy razy większą mordę, bo jest zmutowanym czuczem. O, jaki ze mnie ślimok! Mogę się poskładać z moich włosów łonowych do kupy? Chyba tak, świetnie. Dobra, czego jeszcze nie było? Nie było tego jajka. Możemy zrzucić... To złapie więcej, prawda? Czy skąd on ma...
To jest nie do przejścia, prawda? On ma 5, ja mam 1 znikąd, bo tak. Czego jeszcze? Nie, o, mogę wyjść. A to było? Ty mi pokazujesz, że trzeba jeszcze. Jest jedna opcja do naciśnięcia. No nie wiem, nie wiem, jakby. Jesteś pewien, czuczel, że. No dobra, no to. Dobrze, wycofajmy się do tyłu. A, i od drugiej strony podejdziemy, prawda? On nas. Zielony zły czuczel będzie nas szukał. Czeczul, czuczel. Gdzie jesteś, czeczul? Musimy dokończyć grę! Nie płacz. Nie płacz, czeczul, bo tu miejsca brak. Na twe wiśniowe łzy. Dżabałanga! I mamy, zdobyliśmy wiśnie, świetnie. Teraz miłość? Nie mam wiśni, ale mam tymbarka wypitego z kiedyś, jakby. Ktoś mnie obudzi, prawda? Proszę. Szczur! Wstawaj, ziomek! Ty, gościu, bo całujesz się z wiśniami, co jest z tobą? A, miałem sen, dobra. Cześć, kolego, jeszcze żyjemy. Czyli polubili się. Czuczel, czeczul, Churchill ze szczurem. No wiśnie, jesteśmy. I co, jakby, którędy wyjść, dupą czy twarzą? Z której wychodzimy? Ziomek, dupą czy twarzą? Czy to będą dwa zakończenia? A, idźmy dupą. Każdy by poszedł dupą. No nie szkujmy się. Szyb... Nie, tędy lepiej nie, jelito za długie, poza tym śmie... Czy ta wiśnia jest brudna, naprawdę? Oh, goddammit! No nie wiem. Jeszcze raz dupą? Nie, dobra, nie róbmy tego. Pójdźmy! Twarzu! To brzmiało bardziej jak... Chociaż nieważne jak brzmiało. Czyli du... O, o! I co? Przez twarz do mózgu! Czy naprawdę byliśmy tacy ma... O kuźwa, ale tu mamy do wyboru do koloru! Smutna twarz czy wesoła twarz, czyli musimy wybrać humor prawdopodobnie. Shribidingolazi! Teraz będzie szczęśliwy. Poprawiamy mu humor. Uśmiechnij się, przyjacielu! To już czas najwyższy! I teraz co? Którędy my wyjdziemy? Bo nie ma innej drogi. Jest jeszcze droga dupą. Więc jakby wracamy przez twarz, w sensie uchem. Och, na szczęście. Ucieczka uchem. Z ogromnego czuczela, czeczula. Dzień dobry, jestem szczęśliwym człowiekiem. Do widzenia. Gramy w bierki w Narnie, ale jakby... Czy puściłbyś nas gdzieś tam, stary, gdzie jestem? O. O, dzięki, trzymaj się na razie. Cześć, ziomeczku. No i co? Jesteśmy na początku gry, w domu. Czy to koniec? Co z tą wiśnią w końcu? Co on czaruje? Co to za szaman? Znachor... Znachor czeczuli! Jakby... O, czy to będzie podzielonko? Dla swojego najlepszego kumpla! Byliście przed chwilą w odbycie i wyszliście, bo za bardzo śmierdziało! Ta wiśnia czy czereśnia jest brązowa, wy ją zjedliście, wypluliście pestki! Zjedliśmy całość! W ogóle całą grę szukaliśmy pieprzonej wiśni, którą teraz zjedliśmy, tak o, po prostu, na koniec, jakbyśmy nie mogli jej znieść kilkanaście razy, kiedy mieliśmy okazję. Kolejna? Jeszcze jedna? Jeszcze dwie? O Boże, co się dzieje? Ale skąd to? Przepraszam, czy ja zasłużyłem na to, czy tak miało być? Czy jest inne zakończenie? Jesteśmy wiśnią milionerami! Aha, bo przestawiliśmy mu trybik w głowie, najpierw idąc zresztą do dupy, potem do głowy, żeby gościu był po prostu szczęśliwy. Co jest? Nie ciągnij za gruchę! Proszę, nie. O nie. Koniec! Świat składa się z miliardów małych czuczeli. Brawo! Bez kitu, jedna z lepszych gier, w jaką grałem w tym roku, a mamy dopiero marzec, prawie kwiecień, także ja pierdzielę. Peter Stechlik programował tę grę. Możecie napisać, co sądzicie o czuczelu, czy bawiliście się dobrze na tym owłosionym przystojniaczku w dyniowej głowie, to nie jest dyniowa, żołędziowa właściwie, ale miał kumpla szczura, bawili się dobrze i cała gra polegała na tym, żeby znaleźć pieprzoną wiśnię. I udało się dopiero na sam koniec. Animacja... Czuczel animował? To nie ma znaczenia, jak to animował. Czuczel. Aminita design. Świetnie. Ja pierdzielę. Czy to jest koniec gry? To jest koniec czuczela? Możemy coś nacisnąć? Animita.
ani Srita. Bardzo serdecznie dziękuję wam za oglądanie tej serii. Mam nadzieję, że bawiliście się dobrze. Mam nadzieję, że w ogóle będzie wychodziło zdecydowanie więcej gier, bo dawno nie nagrywałem gier, takich dobrych gier na kanał, bo nie wychodzi naprawdę nic fajnego. Wydawało mi się, że Czuczel będzie dobrą grą i nie zawiodłem się ode mnie. Mocne 9 na 10, nie wiem, czegoś mi minimalnie brakowało. Może wy mi jakoś podpowiecie w komentarzach, także piszcie, jeżeli chcecie coś podsumować tę grę, jak się bawiliście, jak się podobała. No i możecie napisać hashtag Karolek dokończył serię. To jest najważniejsze, bo skończyłem serię i mam nadzieję, że jesteście ze mnie zadowoleni, także tym bardziej łapka na koniec serii. Dla mnie 20 tysięcy łapeczek, będą pojawiać się kolejne serie, jak tylko będą wychodzić naprawdę jakieś dobre gry. Także tyle ode mnie, bardzo serdecznie wam dziękuję. Muzyka z outra, dzięki Czuczel, owłosiony przystojniaku, mistrzowski łokieć. Trzymajcie się, na razie mistrzowie, zobaczę w kolejnych filmach na moim kanale. Puh!